Rozmowa dnia. A pierwszym gościem wtorkowych sygnałów dnia jest pani Marlena Maląg, minister rodziny. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani minister, od czwartku ruszają wypłaty czternastek. Mówimy o tym często, bo trzeba o tym często mówić, żeby naszym seniorom, żeby nasi seniorzy mieli jasność. To jeszcze raz, zasady wypłacenia czternastek emerytur. Przede wszystkim najważniejsze to jest to, że seniorzy nie składają żadnych wniosków, bo już pojawiły się informacje w przestrzeni publicznej, że są osoby, które zgłaszają się do seniorów i chcą pomóc wypełnić wniosek, oczywiście za stosowną odpłatnością. Absolutnie nie. Czternasta emerytura będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia, czyli emerytury lub renty. Jakie są zasady? Przede wszystkim wysokość świadczenia to jest minimalna emerytura, a więc na rękę jest to 1217 zł, ale tutaj jest zastosowany przy czternastej emeryturze mechanizm złotówka za złotówkę, ponieważ jest kryterium dochodowe. To kryterium dochodowe to jest kwota 2900 zł, a więc osoby, które mają emerytury czy renty wyższe niż 2900 zł, będą miały tą czternastą emeryturę pomniejszoną, natomiast najniższa czternasta emerytura w wyniku tych pomniejszeń może wynosić 50 zł. Mówimy 2900 zł kwoty brutto. Brutto. Oczywiście mówimy o kwocie brutto. I 1217 zł to jest ta czternasta emerytura. To jest ta na rękę, czyli pomniejszona o składkę zdrowotną. Kochani seniorzy, bardzo ważna informacja od pani minister. Nie piszemy żadnych wniosków, nie wysyłamy żadnych formularzy. Czternastka sama do ciebie przychodzi. Czy to jest dużo pieniędzy łącznie i ile osób to obejmie? Przede wszystkim w pełnej wysokości szacujemy, że blisko 8 milionów w pełnej wysokości świadczenie uzyska. W mechanizmie złotówka za złotówkę ponad milion osób, a więc świadczenie to kwota dla budżetu, ta inwestycja w naszych seniorów, czyli wsparcie w tym trudnym czasie, ponad 11 miliardów złotych. Pani minister, wiemy, że będą waloryzacje w nowym roku. Czy nasi seniorzy, którzy dotyka ich również problem inflacji w tej chwili, na jaką waloryzację również będą mogli liczyć? Jeżeli chodzi o ostateczny kształt, wysokość przede wszystkim waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku, to będziemy wiedzieć to w lutym, kiedy będzie już średnioroczna, lutym 2023 roku. Teraz wskaźniki wskazują, że będzie to na pewno ponad 10% waloryzacja, nawet może to dojść do 13%. Natomiast my przede wszystkim musimy spojrzeć na to wsparcie seniorów, bo przecież poza 14 emeryturą w tym roku już była wypłacona 13 emerytura. Rok jest rzeczywiście wyjątkowo trudny po tym czasie pandemii, teraz wojna na Ukrainie, więc to wszystko przekłada się, sankcje, którymi objęta jest Rosja, to przekłada się oczywiście na sytuację na całym świecie, a więc inflacja jest wysoka, dlatego też właśnie 14 emerytura, która jest tym świadczeniem jednorazowym, w ubiegłym roku była wypłacana końcem roku, a w tym roku podjęliśmy decyzję, że właśnie w miesiącu sierpniu, końcem miesiąca sierpnia, kiedy mamy wysoki poziom inflacji i te osoby, które wsparcia potrzebują, to wsparcie od rządu powinny otrzymać i dlatego te środki dedykowane dla seniorów teraz będą trafiały. 13 i 14 emerytura to jest tak naprawdę około 30 miliardów złotych. Jeszcze jeżeli dodamy jeszcze do tego waloryzację tegoroczną, to jakbyśmy porównali te nakłady, które były na przykład w 2015 roku, kiedy opozycja rządziła, to ponad 10-krotnie wyższe są nakłady na wsparcie seniorów. Jeżeli waloryzacja procentowa, to wtedy ci, którzy mają wysokie emerytury, na przykład, nie wiem, 4 tysiące złotych, dostaną dużo więcej od tych, którzy mają emerytury niższe, na przykład 2,5 tysiąca złotych. Czy rząd myśli o jakimś innym sposobie podwyższenia tych świadczeń? Różne mechanizmy stosowaliśmy. Stosowaliśmy też mechanizm związany z waloryzacją kwotowo-procentową, czyli była określona minimalna podwyżka, jaka może być, która rzeczywiście wtedy jest wyższa. Jaki konkretnie będzie mechanizm w roku 2023, czy tylko procentowa, czy kwotowo-procentowa, tą decyzję będziemy podejmowali na jesieni tego roku, a w lutym tym będą konkretne wskaźniki już wiadome, bo waloryzacja rent i emerytur jest od 1 marca, a w kolejnym miesiącu, czyli od kwietnia, ruszają 13 emerytury, które są już na stałe wpisane w ten kalendarz wypłat wsparcia emerytów i rencistów. Kolejny gorący temat. Mija pół roku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mamy miliony Ukraińców w Polsce, głównie kobiet i dzieci. I jaka jest polska pomoc względem tych ludzi? Pytam dlatego, bo wokół tego urosło już wiele mitów w Polsce. Jak państwo polskie pomaga
pomaga Ukraińcom, szczególnie kobietom i dzieciom? Przede wszystkim należy, jak właśnie podsumujemy to, ten czas tego pół roku, to należy pokazać, że te pierwsze nasze działania, które są dalej oczywiście kontynuowane, to jest umożliwienie otwarcia granic i umożliwienie legalnego pobytu. Ten legalny pobyt wiąże się z tym, że z dostępem do rynku pracy. To jest bardzo ważne, że właśnie powiązanie z tym dostępem do rynku pracy, ponieważ mamy rekordowo niskie bezrobocie. 4,9 prognozowane bezrobocie, czyli najniższe właściwie od ponad 30 lat. I przede wszystkim tak, obywatele Ukrainy tak na samym początku mogli liczyć na wsparcie takie jak dach nad głową, partycypujemy, bo przecież nadal partycypujemy w utrzymaniu tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają u Polaków w określonych warunkach, ale przede wszystkim praca. Na chwilę obecną ponad 420 tysięcy osób podjęło pracę, obywateli Ukrainy, to są głównie kobiety. Dostęp do rynku pracy jest bardzo prosty, a więc pracodawca zgłasza do publicznych służb zatrudnienia w sposób elektroniczny, że daną osobę zatrudnił i ta praca jest pracą legalną. My podjęliśmy wiele działań z głównym inspektorem pracy i oczywiście z Państwową Inspekcją Pracy, aby przede wszystkim też sprawdzać, czy te warunki zatrudnienia są takie, jak są dla Polaków, czyli na takich samych warunkach, jak kodeks pracy przewiduje dla Polaków. Pilnujemy tego, dlatego że musi być równe traktowanie obywateli na terenie Rzeczpospolitej. Widzimy, że po danych, które spływają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że są zawierane umowy o pracę, umowy cywilnoprawne na warunkach takie, jak obowiązują w Polsce i odprowadzane są składki. To ja, pani minister, zwrócę tylko uwagę na agencje pośrednictwa, bo tu, jak słyszę, mogą wynikać pewne problemy, czy one za dużo biorą, ale to zostawmy na razie z boku, bo została nam minuta tej części rozmowy. Chciałem zapytać o coś, o mit, który krąży w polskim społeczeństwie, że oto przyjeżdżają Ukraińcy do Polski, rejestrują dzieci, biorą 500+, wracają na Ukrainę i tam pobierają świadczenie. Prawda czy fałsz? Nie, to jest mit oczywiście. My tak jak, zresztą trzeba powiedzieć, że doświadczeń rodzicielskich obywatele Ukrainy mieli także dostęp przed wybuchem wojny na Ukrainie, którzy pracowali tutaj w Polsce, pobierali takie świadczenia. Oczywiście wypłata tych świadczeń jest, podlega koordynacji świadczeń. My to sprawdzamy. Operatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc są mechanizmy i weryfikacji elektronicznej i bezpośredniej, które sprawdzają wypłatę świadczenia Rodzina 500+. Przypomnę, że wnioski przecież składa się elektronicznie, a więc tutaj przede wszystkim to wsparcie, które Ukraińcy otrzymują od polskiego rządu, to jest takie wsparcie, jak i obywatele polscy, którzy pracują, którzy mieszkają tutaj w Polsce. Drodzy Państwo, tak więc nie wierzymy w mity, nie wierzymy w bajki, nie wierzymy w to, co ciocia na imieninach powiedziała, bo jej się tak wydaje, albo jej jakiś znajomy powiedział. Słuchamy odpowiednich władz, słuchamy autorytetów i tak to ma wyglądać. Godzina 7:24 to jest rozmowa z panią minister Maleną Maląg, minister rodziny. Ciąg dalszy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Pani minister, Polska musi zbudować silną armię, 300-350 tysięcy ludzi, ale tak czytam demografów, którzy mówią, że to będzie trudne, kiedy Polska zmniejsza się chociażby w tym roku o 80 tysięcy osób. Dlaczego i jaki mamy plan zaradczy? Przede wszystkim, tak jak już kilkakrotnie rozmawialiśmy, wyjście z pułapki niskiej dzietności to jest wyzwanie na najbliższe lata, ale to nie jest rok, dwa, tylko tak naprawdę, tak jak przewiduje nasza strategia demograficzna, to jest działanie przez co najmniej przestrzeni takiej, można powiedzieć, wieloletniej. Przede wszystkim, dlaczego jest taka sytuacja? My dzisiaj, to jest pokłosie prowadzonej polityki prorodzinnej, bo przede wszystkim polityki prorodzinne powinny być polityka powinna być spójna, stabilna. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć i że to wsparcie nie jest incydentalne. I my staramy się taką politykę prowadzić. Rozpoczęliśmy ją od końca 2015 roku poprzez wprowadzanie między innymi świadczenia Rodzina 500+, co jest sztandarowym świadczeniem, który zmienił sytuację polskich rodzin, przede wszystkim tą sytuację materialną polskich rodzin.
On oczywiście, ten program też miał taki czynnik pronatalistyczny i tutaj wielokrotnie opozycja zarzuca, że ten program się nie sprawdził. To nie jest tak, ponieważ przede wszystkim, aby spojrzeć na demografię, musimy spojrzeć też na ilość kobiet w wieku rozrodczym, które mogą mieć dzieci. Nieprowadzenie polityki prorodzinnej, skutecznej, systemowej przede wszystkim do 2015 roku powodowało, że mamy tych kobiet mniej, a więc automatycznie mniej dzieci może się rodzić. My wprowadzamy kolejne rozwiązania, które przede wszystkim kreują wsparcie dla rodzin. To między innymi w tym roku wprowadzony rodzinny kapitał opiekuńczy, czy ofinansowanie do żłobka, ale także tworzenie szerokiej koalicji wsparcia dla polityki prorodzinnej. To jest polityka rządu, to jest polityka samorządów, która powinna być spójna, także wsparcie poprzez NGO-sy, poprzez różnorodne programy, które finansujemy jako ministerstwo, między innymi program Po pierwsze Rodzina dla organizacji pozarządowych, które tworzą różnorakie projekty promujące markę rodziny, pokazujące wartość rodziny, ale także pracodawcy. I ten ostatni komponent pracodawcy jest dla nas bardzo ważny, gdyż w miejscu pracy spędzamy bardzo dużo czasu i tam musi być odpowiednio dobry klimat prowadzony dla rodzin. I to jest też wyzwanie, które w polityce demograficznej, w strategii demograficznej, która jest jakby na ostatniej, prostej, można powiedzieć, do przyjęcia przez Radę Ministrów, jest właśnie przewidziana. I ostatnie pytanie. Pani minister, inflacja oficjalnie 15,5%, ale jak się wchodzi do sklepu, to ma się poczucie, że więcej, 50 zł na bułeczkę, masełko i coś tam jeszcze i po prostu cała kasa idzie. Sfera budżetowa, która zarabia chyba najmniej w Polsce, 3-3,5 tysiąca złotych, czasem 4 tysiące złotych. Jakie i kiedy podwyżki dla nich? Znaczy, przede wszystkim spójrzmy na wynagrodzenia w Polsce, bo jeżeli spojrzymy na przeciętne wynagrodzenie w Polsce za drugi kwartał, to jest ono ponad 6700 zł, a więc kto jest... Kto tyle zarabia, pani minister? Panie redaktorze, to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, a więc to są dane wiarygodne. To jest i ten wzrost wynagrodzenia właśnie w tym drugim kwartale, kiedy porównamy rok do roku, jest 15,8%, a więc jest wyższy niż inflacja, o której pan redaktor wspomniał. Przede wszystkim w ustawie budżetowej na przyszły rok jest zaplanowana podwyżka dla również sfery budżetowej, ale myślę, że w tej sferze budżetowej w planie jest 7,8%. Natomiast w sferze budżetowej, jeżeli spojrzymy na wynagrodzenia, na pewno one nie są najniższe, bo tak jak powiedziałam, drugi kwartał to przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest ponad 6700 zł i ono rośnie i to jest optymistyczne, jeżeli spojrzymy na poziom inflacji. Natomiast staramy się przede wszystkim cały czas wprowadzać rozwiązania, które w związku z inflacją pomogą obywatelom przeżyć ten trudny czas. To przecież i tarcza antyinflacyjna, dodatki węglowe, który teraz jest, ale także ustawa, która będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu procedowana, z dodatkami do innych paliw, ale przecież trzeba przypomnieć i obniżenie stawek VAT na energię, na paliwa, na żywność. Staramy się przede wszystkim rząd podejmować takie działania, aby ten trudny czas złagodzić dla obywateli. To był kwadrans z panią Marleną Maląg, minister rodziny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. I drodzy słuchacze, żadnych wniosków o czternastkę. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.